W tym filmie postaramy się poćwiczyć trochę szacowanie wyników dodawania i odejmowania liczb trzycyfrowych. Pierwsze zadanie mamy takie: 398 dodać, 251 równa się i ten pofalowany znak równości mówi, że możemy wpisać po nim wartość przybliżoną. Nie pytamy o dokładny wynik, tylko o wynik mniej więcej. Zawsze sugeruję, żebyście zatrzymali wideo i wykonali obliczenia samodzielnie, ale teraz możecie to szybko zrobić w pamięci bez zatrzymywania. Szacowanie wyniku ma tę zaletę, że możemy obliczenia wykonać znacznie szybciej, bo nie tracimy czasu na szczegóły. Jaki jest mniej więcej wynik tego dodawania? Ok, zakładam, że trafiliście z grubsza w wynik albo w okolice wyniku. Powiem Wam teraz, jak ja bym to zrobił. Można oczywiście wziąć kartkę papieru i wykonać dokładne obliczenia, ewentualnie zrobić to w pamięci, ale na przykład w życiu codziennym, chociażby kiedy idziecie do sklepu, w tym przypadku chyba nie będzie to sklep spożywczy, bo chleb tyle nie kosztuje, ale powiedzmy, że chcecie dodać szybko dwie ceny: 398 zł i drugą cenę jakaś inna rzecz kosztuje 251 zł. Ile mniej więcej zapłacę, jeżeli kupię obydwie te rzeczy? Ja to robię w pamięci i tak: 398 można zaokrąglić. Przynajmniej do najbliższej dziesiątki, może nawet do najbliższej setki. Zacznijmy może od zaokrąglania do najbliższej dziesiątki. Chociaż jak się może już zorientowaliście, w przypadku liczby 398, zaokrąglenie do najbliższej dziesiątki powoduje również automatycznie zaokrąglenie do najbliższej setki. 398 to w przybliżeniu 400, a 251 to w przybliżeniu 250. I jeżeli teraz te dwie liczby dodamy, to otrzymamy 650. I na szczęście mamy tutaj taką odpowiedź. Odpowiedź D. Sprawdźmy może jeszcze, jak daleko wylądowaliśmy od dokładnego wyniku. Wykonajmy to dodawanie pisemnie: 398 dodać 251, 8 plus 1 to 9, 9 plus 5 to 14, 14 dziesiątek, czyli 4 dziesiątki zapiszemy tutaj. 4, a pozostałe z 14 10 dziesiątek przeniesiemy do następnego rzędu, czyli do setek. 10 dziesiątek to jedna setka, czyli jedynka tutaj. 1 plus 3 plus 2 to razem 6 setek. I widać, że w tym konkretnym przypadku oszacowanie z grubsza wyniku dało nam prawie dokładną liczbę. Jesteśmy strasznie blisko dokładnego wyniku. Jeżeli nie jest nam do niczego potrzebny dokładny wynik, to takie przybliżenie na pewno jest wystarczające. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Tym razem odejmowanie. Jeszcze raz zachęcam Was do zatrzymania filmu albo do szybkiego oszacowania wyników pamięci. Ile mniej więcej wynosi wynik takiego odejmowania? 678 minus 273. No dobra, zróbmy to teraz wspólnymi siłami. Można oczywiście do takiego odejmowania podejść na wiele różnych sposobów. Możemy na przykład obydwie te liczby zaokrąglić do najbliższych dziesiątek. Czyli 678 zaokrąglimy w górę do liczby 680, minus i 273 zaokrąglimy w dół do 270. I to się równa, to chyba łatwo obliczyć w pamięci, bo 600 minus 200 to 400, a 80 minus 70 to 10, czyli 410. Tak można oszacować wynik, ale można to zrobić jeszcze bardziej z grubsza, jeszcze mniej dokładnie. Można zaokrąglić mniej dokładnie, czyli do najbliższych setek. Dla liczby 678 najbliższa wielokrotność 100 to 700, minus i dla liczby 273 najbliższa wielokrotność 100 to 300. No i mamy jeszcze mniej dokładny wynik jeszcze bardziej zgrubny wynik 400, chociaż w sumie niewiele różni się od poprzedniego od 410. Obojętnie w jaki sposób szacujemy wynik tego odejmowania, czy zupełnie z grubsza, tak jak tutaj, czy trochę dokładniej, tak jak tutaj, to otrzymujemy liczbę bliską 400. Czyli spokojnie możemy zaznaczyć pierwszą odpowiedź. A jeżeli się zastanawiacie, dlaczego nie ma tutaj wielokrotnego wyboru, tylko mamy zaznaczyć jedną odpowiedź, to jest tak dlatego, że właściwie każde przybliżanie jest dobre, chociaż nie każdy daje taki sam wynik. 400 jest w przybliżeniu wynikiem tego odejmowania, i 470 też jest w przybliżeniu wynikiem tego odejmowania. Po prostu jedno przybliżenie jest dokładniejsze, a drugie mniej dokładne, bardziej zgrubne. Jeżeli będziemy rozsądnie szacować wyniki działań, to tak czy inaczej zawsze otrzymamy jakąś liczbę bliską poprawnemu wynikowi.